No właśnie, gdzie jesteśmy u kolegi Piotra Kurzylewskiego z oddziału Konopiska. Oddział Konopiska liczy około 80 hodowców. Coś bliżej o tym oddziale można powiedzieć jeszcze tutaj kolega osobiście, jak również pokaże nam swoje jakieś gołąbki, które są jego, zdaniem jego, ciekawe w jego hodowli. Witam wszystkich kolegów w nowym roku 2012. Chciałbym złożyć z tego miejsca najserdeczniejsze życzenia jak najbardziej udanych lotów w sezonie 2012. Lotuję w oddziale Konopiska liczącym około 80 hodowców aktywnych. Z tego oddziału pochodzi, można powiedzieć, bardzo dobry hodowca, mój konkurent, 13 w Polsce już. Na tą chwilę hodowla powstała w oddziale Konopiska w roku 2010. Gołąbkami młodymi udało mi się zrobić mistrza oddziału. 2011 mistrzostwo gołębi rocznych w oddziale. Szósta pozycja w okręgu. Loty gołąbków młodych, znowuż powtórzone mistrzostwo, czyli wygrana w oddziale. Piąta pozycja w okręgu. Druga drużyna zajęła trzecią pozycję w oddziale. 20 bodajże któraś w okręgu, nie chcę też tutaj skłamać. Na tą chwilę tutaj w ręku prezentuję mojego najlepszego lotnika z trzech lotów, 7,62 Kofi. Gołąbek był reprezentantem okręgu na wystawie ogólnopolskiej. Wywodzi się z gołębi Jan van de Pasza. Na tą chwilę z młodych gołąbków najszybszy gołąb. Zawsze otwierał gołębnik, wracając już od tyłu. Może tutaj pokażemy go bliżej. Tutaj jeszcze mamy kartę ocen tego gołąbka. Wszyscy możemy sobie zobaczyć, jakie loty miał, jakie pozycje zajmował, konkursy zdobywał. Myślę, że jeśli by gołąbek siadał z kierunku, byłby to na pewno dużo lepszy wynik. Za każdym razem jest przeciągnięty, siada od tyłu, mimo to otwiera gołębnik 2-3 minuty do 5, nawet się zdarzało wyprzedzenia nad innymi gołębiami. A z jakich gołębi pochodzi jeszcze raz? Z gołębi Jan van de Pasza. Są to szybkie gołębie, jak wszyscy wiemy, z tej hodowli wywodzi się bodajże 11 olimpijczyków. Myślę, że nie ma co więcej reklamować. To więcej o tych gołębiach na stronie internetowej kolegi można sobie oglądać, to zapraszamy na nasze golebie.pl. Tam znaleźć można nazwisko Kurzylewski i tam po prostu znaleźć rodowody i zdjęcia rodziców tego gołębia i innych gołębi, które są w tej hodowli. Drugim gołąbkiem, jakiego chciałbym zaprezentować, jest to gołąbek numer 411. Również bardzo wybitny młody gołąb połowej maści, matka, linia Herberta Widena, również olimpijska, krew 154. Druga strona to jest mój VIP 01 dziadeczek, można tak powiedzieć już na tą chwilę. Do tej pory 100% zapłodnień. Co mogę powiedzieć? 6 młodych uchowanych, 6 jest po locie. Jeden można powiedzieć, że wybitny. Trzecia nagroda na wystawie okręgowej. Tu widzimy kartę też ocen tego gołębia z konkursami, jakie zdobył, i nagrodą, którą również zdobył. Są to po tym gołąbku, po tym, jak mówię, VIP-ie, bardzo gołąbki charakterne. No, nie udaje się zgubić w sezonie żadnego gołąbka. Są po tygodniu czasami wycieńczone, wracają zawsze do domu. Dobrze, dziękujemy na razie i następne, jak będą ciekawostki, również z Państwu zaprezentujemy. No i mamy kolejnego gołębia z hodowli kolegi Kurzylewskiego. Jest to tyle ciekawy gołąb, że gołąb ten już ma już 15 lat, ale ciągle jest płodnym i wydaje potomstwo. I więcej o tym gołębiu powie nam właśnie sam tutaj jego właściciel i hodowca. Witam kolegów hodowców. Chciałbym zaprezentować mojego dziadeczka, na tą chwilę można powiedzieć 13-letniego. Jest to gołąbek 15-letniego, przepraszam. Jest to gołąbek z hodowli kolegi Dziurowskiego ze Słowacji, szczepu Arden. Na tą chwilę na gołębniku posiadam, powiedzmy, 80% krwi tych gołębi jest dotknięty w każdym jednym gołąbku. Co mogę powiedzieć? Gołąb szczepu Arden, zawzięty, uparty. Co jeszcze można dodać? 15-letni dziadek. Tak wyglądają gołębie prowadzone naturalnie, bez chemii. Witalny, nadal płodny.
Dużo potomstwa jest na tym teraz, na dzień dzisiejszy? Bo tam 90% to się wszystko wywodzi, mówiłeś, nie? A tak, na tą chwilę... Lotniki jakieś są po nim teraz wybitne? Na mojej stronie można zobaczyć lotnika 2696 z wynikami, uważam, bardzo dobrymi. Lotował u kolegi Zbyszka Kucharczyka. Był to oryginalny syn tutaj prezentowanego samczyka. 507 gołąbek, powiedzmy, już jego wnuk. Na tą chwilę u mnie na gołębniku najlepszy gołąb roczny. Posiadam sporo potomstwa, imbredy po nim, córki, synów. Uważam, że kapitalna linia gołębi. I jak jeszcze raz powtórz, od kogo się wywodzi? Od kolegi Kucharczyka ze Słowacji, tak? Wywodzi się od kolegi Dziurowskiego ze Słowacji. Aha, dobrze. Dziękuję.